Witajcie moi drodzy z tej strony, no, witam was w kolejnym odcinku z Don't Starve. Słuchajcie, misiaki moje kochane, jedna prośba dla was o przypomnienie, znaczy inaczej, o napisanie, bo ja na pewno zapomnę. Tak, wiem, właśnie obstawiam, że zapomnę w momencie, kiedy was coś proszę, ale znam siebie, wiem, że na tyle, że zapomnę, żebyście mi napisali, jak się zmieniało Chestera, w sensie w tego. W sensie, bo Chestera się dało zmienić, jeżeli się w odpowiednią noc chyba wsadzało w niego odpowiednie rzeczy. To co... Jezu, stolik, weź mnie, nie strasz. Ja wiem, że to co właśnie powiedziałam było strasznie po polsku. Dupki świnki mi brakuje. To jest do ogarnięcia. Gdzieś pewnie jakieś główki świnek są. I prosiliście mnie, żebym sobie zrobiła tą broń. Tak, to jest do ogarnięcia. No, oprócz tego miałam sobie zrobić kurteczkę. A do tego też są potrzebne tylko te z bawołów. Coś jeszcze? Chyba nie, ale mogłabym sobie zrobić jeszcze dwa garnuszki. To muszę sobie zabrać, to też. Chyba ściągnę tą czapkę na razie. Prawda, na tej czapce mi zostało 7%, to nie jest za dużo. Mam gdzieś złoto jakieś coś. Ale złoto też mi się kończy. Bo proponowaliście, żebym sobie znalazła te kamienie z tymi. Chester, czy coś w tobie jest? Tak, w tobie jest dużo rzeczy, które być w tobie nie powinny. A mogę sobie te pająki postawić. To jest jakiś plan. To też mogę sobie zostawić na razie. No. Dobra. Lecimy. Czy problem jest taki, że ja nie wiem, gdzie mam... Za cholerę nie wiem, gdzie mam... Czego za cholerę nie wiem, gdzie mam? Handy. Więc to może być problematyczne. Chciałam iść na bagno szukać główek świnek ponabijanych na patyk. Przy okazji będzie można trochę trawki pozbierać i patyczków. Co mamy po drodze, bo nam się zapasy trochę kurczą. A bawoła miałam zaciukać. Tu są dwa.
Są trzy. Aby sobie nie widziałam tego do golenia, bo teraz stwierdziłam, że a mogłabym. Mogę cię jakoś odsunąć od reszty? Ja sobie zbroi nie wziąłam. Spróbujmy go jakoś odciągnąć. Nie, za dużo ich leci. Jeszcze trochę. Muszę tych twoich kumpli jeszcze raz zgubić i cię uciukam. W sumie to jednego kumpla. Nie, nie, ty mnie zostaw, bo ja chcę tego. Tego chcę. Watson? Watson! Dobra, dobra, już się chilluj. No dobra, to mam ogarnięte. Jeszcze pies się ogarnął, to by było super. Dobra. Ja w ogóle jestem dupa, bo ja nie sprawdziłam, bo ja tam przecież miałam kamień wskrzeszenia. Jeżeli się okaże, że przy kamieniu wskrzeszenia miałam ten... Miałam... Co miałam przy kamieniu wskrzeszenia? Te dupki świnek, a biegnę na bagna. To się okaże, że trochę przyfrajerzyłam, no ale dobra. W sumie w nocy też tam za wiele nie znajdę. Zerknijmy sobie na mapę, czy gdzieś nie są oznaczone. Nie. W ogóle to nie obraziłam się, gdybym na przykład na bagnach sobie znalazła kamień wskrzeszenia. W ogóle Chester, pozwól no. Mogłam też znaleźć jakieś... O! Chciałam sobie kamień wskrzeszenia zagrzać. To jest kokon, trzeci poziom. Cieszę, że mi tu się tłukli. W sumie tak, to jest trzeci poziom kokonu. Kolejne pajączki dla siebie.
Dobrze, że miałam czapaja na sobie. Zapominam o tym, że jestem na... Że jestem na bagnach. Ale na czapeczkę rzeczy mamy. Dajcie mi sekundę. Nagrywam. Postać mi się gotuje, tu zima, tu ta się... Można siebie uważać. Pająk, możesz zostawić mojego Chestera, bardzo cię proszę? Byłoby mi niezmiernie miło. Czekajcie, to sobie mogę wklepać. Ja, i to w takim miejscu, żeby oberwać jeszcze bardziej. Bo dlaczegoż by nie? Jedno trzeba mi przyznać, zdolna jestem na pewno. Oczywiście nie pamiętam, co mi jeszcze było potrzebne do tej maczugi. Bo po co? Lód też by wypadało niedługo zacząć zbierać, przygotowywać się do maszynek chłodzących. To by mi farma się nie stętegiła. W sensie nie spaliła i nie tylko farma, ale i obóz. No i nie ma główek świnek na patyku. Ja wiem, że mogę rozwalić świnkom domki, ale... Te świnki to moi przyjaciele i tak... Ale wiecie co? Jednego jestem ciekawa, chociaż teraz to pewnie wylazło i dostanę w pierdol. Nieważne. Hammer time. Nieważne. To mi chyba było potrzebne do tej, do maczugi. Już po to lazłam. Co ja mam z... Nie pytajcie. Czy ja wiem, że sama zapytałam, ale... Nieważne. Pyk. Zbieramy sobie ten węgiel, co tutaj leży. Za darmożkę i nie trzeba go ścinać. Czy w sensie ścinać drzewek, żeby mieć węgiel? Nie trzeba go ścinać, nie trzeba ścinać tego węgla. Nie widzieliście, że węgiel rośnie na drzewach? Ja też nie. Dodatkowa kupa też się zawsze przyda. Może ja tak wyciągnę ten młot z dłoni? Już to nigdy nie oznacza niczego dobrego.
O, nie wezmę. Masz. Trzymaj to z daleka ode mnie. Znając moje zdolności, to... Dobra, Kina, koniec zbierania. Ciśnij do obozu, może zdążysz przed tym. Zanim nastanie całkowita ciemność. Pochodnia się wyczerpia. Muszę zaraz gdzieś rozkminić miejsce na kokon. Co dostanę ładnego? Nie. Co prawda spodnie będę mieć wtedy defaultowe, ale jest śliczna. Co prawda mam kurtkę, więc i tak gówno widać, ale w sumie tę kurtkę syna na co mogę ściągnąć. Co ja chciałam? Mam nadzieję, że mi nie zgnije jakoś szybko. Jak to? Czas teraz w tobie mam to i to. I się nie zmieści się. Dobra. Zgarniamy sobie to i zgarniamy sobie to. Dupka świnki może iść do skrzynki. Tak jak i kupy. Chester, daj mi proszę to. Dobra i... Okay. Przeklikałam sobie okno z nagrywaniem. Co mi było potrzebne? Aha, 4. Ale ja to wsadziłam przed chwilą do skrzynki. Nie mam więcej? Zrobiłam. Dobra. Jezus Maria, jakim jestem ślimokiem. Dobrze, no to teraz tak, to mam ogarnięte. Dobra, idziemy, czy nie idziemy? Idziemy na razie zostawić sobie kokon. Te wysuszone już tu mam, ale... Miejmy pajączki w miarę blisko, jakby nam było potrzeba. Możemy sobie wszamać. Może do muchosmoka tym razem nie będziemy robić podejścia. Czy tu gdzieś nie miałam kamyszków? Ja tam te kamyszki, a mnie są potrzebne kamyszki ze złotem, a kamyszki ze złotem to nie są te kamyszki. Tak, to było bardzo sensowne, zdaję sobie z tego sprawę.
Kamień wskrzeszenia mamy. I to też całkiem blisko obozu. Jest to dość pocieszające. Nie ma tylko myków ze złotem. Fuck. Najlepsze jest to, że ja zamiast sobie założyć kurtkę, to biegam z tym plecakiem, a teraz go nie zdejmę. Bo mi będzie szkoda. Tam mamy kamyszki ze złotem. A w sumie później mi się przyda. Z jednej strony mogę zacząć zbierać lód. Z drugiej strony nie wiem, czy kurde nie zacznę sobie szybko zamarzać. A, kilów mi się skończył. Chester. Pyk, pyk, pyk. Przecież ja tego nie schowam do lodówki na razie. Chyba, że od razu zacznę robić maszynki. Muszę zobaczyć, co jest potrzebne na te maszynki. Odpali mi się etap ogarniania 150 rzeczy na raz. A, Chesterku, jeszcze bym sobie wrzuciła w ciebie to, to i to. I to. Nie wiem, do czego jest większość tych rzeczy. Kto by się tam tym przejmował? Jak widzicie, na pewno nie ja. Znowu się skończył kill-off. Jest to kill-off jakieś gówniane. I pewnie jakbym sobie zrobiła złoty, to nie byłby aż tak gówniane, ale... Dawaj, Wikingocha, dawaj, bo mam... Złoto jest potrzebne. O, ciupaj. No serio. Dawaj, zanim ci ognisko tu zgasnie. To są co prawda zwykłe kamienie, ale... Jak już i tak ciupiemy, i tak to można to ogarnąć od razu. W sensie stoimy bez noc to. Czemu by nie? No 16 złota mamy. Myślę, że jeszcze kolejnego dnia sobie pociupiemy złotko. Jakbyście mi mogli dać jeszcze znać, kiedy przychodzi jelenio cyklop. To też by było super. To na nim ma max 160 głodu? Skąd mi się uwaliło 160?
Jestem zdolna. Kina, zdejmij tą czapkę. Problem, sprzęcior mamy. Rzeczy w miarę pozgarniane mamy. Źle nie jest. Nie powiedziałam tego, prawda? Także zanim coś przylezie i mnie zapierdoli w pół sekundy, standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mnie widziane, pozdrawiam was kino, trzymajcie się i cześć!